Kilkanaście obrazów artystów szkoły monachijskiej, w tym dzieła Alfreda Wielusza Kowalskiego, przeszło gruntowną renowację. Odnowione eksponaty wróciły już z warsztatu konserwatora na swoje dawne miejsce w Galerii Muzeum Okręgowego, gdzie możemy podziwiać je w pełnej krasie. Renowacja obrazów, jak zauważyła podczas konferencji prasowej kustosz Eliza Ptaszyńska, przeprowadza się niezwykle rzadko, nawet raz na 50 lat. Po zabiegach konserwatorskich odzyskują one dawną świetność, nabierają blasku i wyglądają jak zdjęte ze sztalugi. To zasługa żmudnej pracy specjalisty. Odnowienie 9 dzieł Wierusza Kowalskiego i 5 innych obrazów, tak zwanych monachijczyków, kosztowało ponad 70 tysięcy złotych. Wsparcia naszej placówce udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 lata temu konserwacji były poddane prace Czesława Wierusza Kowalskiego i Anny Wierusz-Kowalskiej. Wybór dzieł do konserwacji padł na Alfreda Wierusza Kowalskiego i był oczywisty. Mamy jedyną w Polsce kolekcję jego obrazów. Jest to artysta, chyba nigdy nie za dużo tego podkreślania. Jest to artysta rzeczywiście, który odegrał w XIX wieku, na początkach XX wieku bardzo dużą rolę właśnie w międzynarodowym środowisku monachijskim. Zanim obrazy trafiły na warsztat, naukowcy potwierdzili ich autentyczność. Konserwacją i restauracją zajęła się Karina Sosnowska. Ta bardzo mozolna praca zajęła jej kilka miesięcy. Największym kunsztem musiała wykazać się przy renowacji portretu żony artysty Jadwigi. Pierwszy obraz to jest przedmiot, który tutaj mamy. To jest autorstwo właśnie Wierusza Kowalskiego. Wybrałam zdjęcia, które prezentują sytuację przed konserwacją, w trakcie procesu konserwacji i po konserwacji, żebyście Państwo mogli zobaczyć różnicę. Trzeba zrobić obraz, tak, go zakonserwować, zrobić tą całą renowację. Drugi proces to jest dokumentacja, czyli w to wchodzą badania, dokumentacja fotograficzna i opisowa. Robi się całą chronologię warstw i działań. I to służy po prostu temu, żeby każdy obraz miał tak jakby swoją teczkę dla potomnych, dla przyszłych konserwatorów na ewentualną sprzedaż obrazu, żeby było wiadomo, ile jest procent oryginału, ile jest procent elementów wtórnych, bo to też świadczy o wartości dzieła. Falsyfikatów wśród rekonstruowanych obrazów Muzeum Okręgowego na szczęście nie ma. Konserwacji poddano też kilka rysunków Alfreda Wierusza Kowalskiego. Prace nad nimi potrwają jeszcze do końca października.